Witajcie. Dzisiaj postanowiłem Wam powiedzieć o pewnym projekcie, który zamierzam zacząć, a mianowicie postaram się, by blog i kanał na YouTubie stał się blogiem trzeciej generacji, w którym to Wy będziecie decydować o tym, co będziemy testować. Postanowiłem zrobić taki myk, że co miesiąc będę przeznaczał na potrzeby bloga około 250 zł. Kupował telefony, jakie sobie zechcecie, to Wy będziecie wybierać, co będziemy testować. Po sprzedaży, jeżeli coś zostanie, w kolejnym miesiącu zostanie dorzucona kolejna kwota. W związku z tym mam nadzieję, że uda nam się wypożyczać, kupować coraz lepsze telefony, coraz lepsze urządzenia. Oczywiście zaczynamy od tego, że już teraz na mojej stronie mojego blogu www.teleklony.pl, adres pewnie gdzieś tam widzicie na dole, możecie zagłosować na tablet, który mam przetestować. Na początek będą to chińskie, 6 tabletów do wyboru. Fajne, tanie, około 300 zł, więc sami wybieracie, sami głosujecie, ja kupuję i testujemy. Jeżeli ta formuła się przyjmie, to mam nadzieję, że z czasem będziecie Wy wybierać, co będziemy testować i żaden dostawca sprzętu nie będzie nam tutaj robił łaski, ani nie będzie dostarczał lub nie telefonu, którego nie chcę pokazać lub nie chcę przetestować. Dlaczego tak zrobiłem? Po prostu porażają mnie portale branżowe, które zostały skrzętnie wykupione przez agencje marketingowe i niestety efekt jest taki, że artykułów sponsorowanych mamy już zbyt dużo, więc staniemy się blogiem konsumenckim, w którym będziemy pisać prosto z mostu. Jak widzicie, będziemy testować, to już są rzeczy, które kupiłem, także specjalnie dla Was. Dwa maluchy za 300, czyli najtańsze smartfony na rynku, no i udało mi się wypożyczyć Xperia S, czyli bardzo potężny smartfon, do niedawna topowy smartfon firmy Sony. Teraz już weszła Xperia T, więc to ona jest topowa. Także zobaczymy, czy Sony się czegoś nauczyło, czy Xperia S może konkurować z wysokiej klasy smartfonami Samsunga, HTC. Czy też jeszcze nadal trochę Sony brakuje. Także zapraszam na stronę, wybierajcie tablet, który mam kupić i będziemy się bawić.